A przyszedłem z dworu. Byłem w bocianówce, tam kotki nakarmiłem. Byłem pod wieżą, tam też kotki nakarmiłem, dwa. No, byłem u pana Tadzia na oddziale piątym, tam na dworze był. Spotkałem piątka, Tadziu wziął garstkę karmy, bo miałem w wiaderku, bo przyniosłem w wiaderku, żeby uzupełnić tu w dozowniku karmę, bo już dozownik pusty. No, to nasypałem, żeby kotki miały. No i jestem w pokoju i co? Od godziny 18 Lomek już w łóżku. Co? I Lomek będzie w łóżku do godziny 7 rano jutro. 13 godzin. 13 godzin. Lomek tylko pilnuje posiłki, żeby zjeść. Siusiu, kubkę zrobić i żeby się położyć. I tak dzień w dzień od kilku lat. I mówi, że nie śpi, tylko leży. Ale żeby tyle leżeć i nie mieć odleżeń, to ja nie wiem. Ja nie wiem, jak ten Romek to robi. No ale co? Tu jedzenie było. Przygotowane jest dla Julci, dla Romeo. A Julcia dzisiaj praktycznie na dworze była cały dzień, a na wieczór przyszła do pokoju i proszę, gdzie się ułożyła. Zobaczcie. Widzicie, Julcie? Jakie sobie zrobiła legowisko? To zrobiłem ze skrzynki na piwo Lech. Wycięłem w środku te przegrody i zrobiłem karmik. I tam sypałem zboże dla gołąbków, bo kolega ma z drugiej strony, tam po przeciwnej stronie, i gołąbki do niego przylatują. Ja tu też sypałem, ale okazuje się, że do mnie ani jeden nie przyleciał. Za to Julcia sobie zrobiła legowisko. No to jej tutaj poduszeczkę położyłem. I Julcia, żeby było mięciutko. Prawda, Kiciulka? Nie? No i Julcia, tak prawdę mówiąc, to na dworze jest. Za oknem. Nie, Kicia? Lubisz tak, Julcio? Lubisz, nie? Koty tak lubią. No chciałem, kochani, powiedzieć, że niektórzy to montują taki taką, jak to się nazywa, taką skrzynkę albo plastikowa, przeźroczysta, albo obciągnięta siatką za oknem, taka metr na metr, jest dziura w szybie, one sobie wchodzą i wychodzą. No, ktoś dzwoni do mnie. Zaraz zobaczymy, kto to. O! Kraków. Pani Danusia. A witam panią Danusię chyba. Tak? Tak, przyszła. A, to od pani, pani, dobrze. Bo wie pani, miałem problem, bo też dostałem informację, że pani taka Kasia, no, że wysyła, nie? I ja byłem przekonany, że to od niej. Ja zapomniałem o pani, nie? I tam filmik nawet zrobiłem, tam mówiłem Kasi, ale później patrzę, o mój, nie, to nie od Kasi, tylko nie. No to dziękuję bardzo, pani Danusiu, dziękuję bardzo, Bóg zapłać. No ja tam, jeżeli pani ten filmik widziała dzisiaj, to no to tam już wyłożyłem kotkom, nie? Ale się okazuje, że niektóre nie chcą mieć te starsze, kurde. Nie.
Gorąco chyba, wie pani, gorąco chyba lat. Tak, no. Jak tam u was burze są? Były. O, a gdzieś tu może Kotrzebiatowa? Gdzie tu jest ten Jarosławiec? Kurczę, nie wiem, Jarosławiec. No. O, no to fajnie. Tak. No nie wiem, na ile to w tym prawda, ale coś zaczynają tutaj u nas gadać, że od 18 znowu tam będą blokady września. No. Tak. To dziękuję pani Danusiu jeszcze raz, nie? No, dobra. Tak, pani Danusia. To pani Danusia przysłała tą paczkę. A rzeczywiście, wcześniej mówiła, kurczę, zapomniałem. To dziękuję pani Danusiu jeszcze raz.